Siema mordki, godzina 13, Kubuś wstał. Trzeba chyba kawkę pitolnąć. Git. Muszę się nauczyć przejścia robić tak o i tak o. Bez kitu. Pyk, pyk. Patrzcie w ogóle mordy, ile jest stopni. O kur... 33.3. Tak myślę mordki, że te vlogi to będą chyba z 2 dni, bo z jednego dnia to jest za mało po prostu na jeden film, więc lecę do furki, zaraz się widzimy. Mordki, tak sobie pomyślałem z motorem, że chyba drugą stronę ogleiny będę ściągał, bo ten pomarańczowy serio dobrze siedzi. O, taśma ekipy kupiona, lecimy po... Zmiana decyzji była, lecimy jednak po monsterka. Padły wycieraczki i klima, także Skoda będzie musiała iść do lekarza niedługo, ale damy radę. Ogólnie mordy to mi się powaliły fury w ostatnim vlogu i to nie jest oknałe, tylko to jest Superb i nie benzyna, chyba tam też mówiłem, tylko diesel. Także to jest w sumie to samo co u mnie. Zrobimy odcineczek z tego z mordeczką. Lecę po monsterka, lecę coś tam załatwić, także widzimy się na next klipie. Ja już mordeczki w domu, ogólnie piszcie w komentarzach, jeżeli by ktoś chciał, szukam kamerzysty. Piszcie, jakoś tam dogadamy na privie. Wiecie, vlogi czy coś, no to tam sobie mogę ogarnąć, nie? Ale jak już będą jakieś odcinki konkretniejsze, to by się przydał kamerzysta. I co, może się udać się, jeszcze jest 16, skiknąć z ziomeczkiem tutaj, z sąsiadem moim na myjnie. Umyć Fabianę, by mi tam pomógł, a jak nie, no to już jutro po prostu się widzimy i ja lecę zaraz coś tam działać, montować. Miłego dzionka, wieczoru, nocy, zależy kiedy oglądacie. Pamiętajcie o subie, łapeczce. Widzimy się już na next akcji. Kiedyś taki zderzak zrobić w Fabianie? Kurwa, my ją porobimy jeszcze jak trzeba. Już nie będzie niepozornej Skody, tylko będzie pozorna od razu, będzie widać, że jest dziko w ciul. Damy rady. Planuję też mordeczki kupić GoPro i jak łapę wyleczę, to już konkretnie nagrywać na motorze jakieś tory, coś, jakieś wyjazdy, także ogarniemy. No ale... Zepsuła się blokada. Spitolił się pistolet. O, już się ogarnął. Cyk. Także no. Jutro muszę oponę załatać. Może po kamerkę pojadę, zobaczę jak tutaj wszystko będzie z czasem, także zaraz się widzimy na widoczku. Zobaczyska jutro. Chciałem sobie kupić kawę, ale kawomat się zrypał, jakiś tam serwis przejął. Także jest Red Bullik. Chciałem wam też pokazać tego kapora przedziurawionego. Tam gdzieś taka, nie wiem, śruba, wkręt jest, ale jest bagażnik zagresony po motorze ostatnim, więc jadę zaraz na chatkę to wypakować. Tam przed chwilą gościu stał się, patrzył, co on robi. Pniak to już się obył z tym, co ludzie gadają, także pozderki. To jest w ogóle ten cyrkiel, co nie, co tutaj się każdy łapie, nie spisując się, tylko po prostu się tutaj przyjeżdża wieczorem i zawsze jakaś dobra mordeczka jest, pozderki dla każdej mordeczki, stąd co tu wpada. No i co, jakoś to będzie, nie? Damy rady, powoli jakoś ten kanał się rozkręci i będzie grubo. Mówię, czekam aż mordeczka wstanie, jest 13, a ten dalej jeszcze w kimonie, więc no, czekamy na niego i coś tam później poogarniamy. Fajnie tak sobie ponagrywać, co się chce. Do następnego klipku. Okazało, że kapor w ogóle jest w piwnicy, ja chciałem tam wszystko wyjmować z bagażnika. Od tej nóżki na motor porobiło się takie rycy. Ale że to plastik, to już będzie schodzić dalej, więc i tak fura będzie cała szła do malowania. O, patrzcie to. Jak się skapnąłem, że mam kapcia, to jest z ziomeczkami na Galerii Sudeckiej, na parkingu podziemnym. U nas w Jeleniej. I tak poszedłem gadać przez telefon na bok od grupki i tak słyszę no i co się dzieje? Patrzę, no i tam normalnie, jak widzieliście, jest taki gdzieś. Nie wiem, czy to gwóźdź, czy to śrubka. Deszcz i kapor zapakowany. Lecimy łatać. Mordki, zajechałem tutaj do ziomeczka, mówi, że się nie opłaca łatać tej opony. Sprzeda mi jakieś 2 opony nowe. Znaczy nowe, używane, ale że będzie na pewno więcej bieżnika niż w tych. Także lecę po sianko do bankomatu i zaraz się widzimy pewnie już tam u niego. Przejechać na Jelenią, potem znowu do Sojuszowa, potem jeszcze tam chwilę posiedzieć i dopiero coś tam będziemy myśleć z tą myjnią, nie? Jesteśmy na myjni, jest mordeczka, żółwiczek. Myjemy furę, chodźcie wam pokażę. Ziomek mi dał dwa nowe kapcie. Dwa nowe, jak ten bieżnik tutaj, letniaki, tamte były wielosezonowe, ale ciul jakoś to wygląda. Także fura sprawna. Idziemy zaraz mieć furkę i widzimy się już po zakończeniu. Co mordeczki, będziemy kończyć tego vloga. Kurde, wyszedł 7 minut chyba. Myślałem, że będzie krócej. Dziękówka mordeczki za pomoc. I co, i widzimy się już w kolejnych vlogach, myślę, na razie. Może jakiś tam uda się odcineczek nagrać. Subujcie, komentujcie, lajkujcie, a będzie naprawdę co film, będzie progres. Ja będę starał się jak najlepiej działać i miłego dzionka, nocy, popołudnia. Trzymajcie się mordki.